Gdy obracamy telefon na bok, aby obejrzeć jakiś filmik albo zagrać w grę, obraz w kadrze płynnie się zmienia. To zasługa chipa wielkości główki od szpilki zwanego akcelerometrem. Przechylacie swoje urządzenie, a funkcjonalna część o średnicy 50 mikronów wyczuwa ten ruch. Gdy telefon leży na stole, akcelerometr odczytuje tylko siłę grawitacji naszej planety równą 1 g. Poruszacie sprzętem, a zmiana pola elektromagnetycznego pozwala aparatowi rozpoznać położenie obrazu. Ten mikroukład ma raptem 0,5 mm, czyli jest mniejszy od uszka igły. Podobny układ jest zainstalowany w jednej z najbardziej wymyślnych maszyn, jakie znamy – ludzkim ciele. Bardzo przypomina to budowę ucha wewnętrznego. Wyczuwa ono przyspieszenie, gdy poruszacie się windą lub samochodem, albo gdy zmieniacie pozycję głowy. Ten układ przedsionkowy jest połączony z oczami. Spróbujcie teraz przechylić i obrócić głowę. Nadal będziecie mogli odczytać tekst na ekranie. Gdy podczas nagrywania filmiku kamera, podobnie jak smartfon, porusza się i trzęsie, wy widzicie płynny i stabilny obraz dzięki pracy waszego wewnętrznego akcelerometru. Spróbujcie obejrzeć ten sam film na nieruchomym ekranie. Wszystko się rozmywa. W niektórych sytuacjach, na przykład na pokładzie płynącego statku lub lecącego samolotu, sygnały docierające do mózgu z naszych oczu i układu przedsionkowego są ze sobą sprzeczne i, no wiecie, do akcji wkracza mała papierowa torebka. Akcelerometr może być również używany jako miernik wibracji, czyli sejsmometr. Prawdopodobnie to zupełnie bezużyteczna funkcja, ale fajnie jest mieć możliwość pomiaru siły trzęsienia ziemi za pomocą smartfona. Może on również zmienić wasz telefon w poziomicę, nie jakąś profesjonalną, ale wystarczająco dobrą, by sprawdzić, dajmy na to, równe ustawienie kuchenki. W telefonie jest jeszcze więcej zadziwiających czujników, na przykład magnetometr. Żyjemy na gigantycznym magnesie zwanym Ziemią, więc czujnik ten jest używany jako kompas. Niektóre aplikacje z jego pomocą zmieniają nawet smartfon w wykrywacz metali. Nie nadaje się oczywiście do potrzeb profesjonalistów, ale przyda się na przykład w zlokalizowaniu orientacyjnego położenia kabla w ścianie. Chip GPS w telefonie odbiera sygnały z minimum 3, ale najczęściej 4 satelitów i oblicza waszą pozycję na podstawie różnicy w ich sile. Na powierzchni Ziemi znajduje się tylko 31 satelitów. Wasz telefon potrafi określić wysokość miejsca, w którym aktualnie się znajdujecie. W większości przypadków smartfon łączy sygnał satelitarny GPS z danymi przesyłanymi z najbliższej stacji bazowej, co zwiększa szybkość i jakość określania położenia. W niektórych aplikacjach narzędzia GPS aktywują wibracje w smartfonie, gdy zbliżacie się do zaznaczonego na mapie punktu. Już nigdy nie przegapicie przystanku autobusowego. Potrafią one również zmienić smartfon zostawiony w aucie w system alarmowy. Dzięki temu samemu czujnikowi wasz telefon może stać się prędkościomierzem. Teoretycznie działa nawet w lecącym samolocie. Musicie obliczyć powierzchnię jakiegoś obszaru? Żaden problem. Wystarczy przejść się po całym obwodzie, a aplikacja wyświetli powierzchnię. GPS w telefonie wyłączy się automatycznie, gdy zarejestruje ruch z prędkością większą niż 1930 km na godzinę i wysokość przekraczającą 18 000 metrów. Trzeba to sprawdzić. Czujnik zbliżeniowy na przednim panelu telefonu emituje światło podczerwone i wykrywa jego odbicie. Gdy przykładacie telefon do twarzy na czas rozmowy, na chwilę wygasza się ekran, żeby przedłużyć żywotność baterii oraz wyłącza się funkcja ekranu dotykowego, dzięki czemu nie naciskacie niczego policzkiem. Energia elektryczna potrzebna do ładowania smartfona kosztuje rocznie mniej niż 5 zł. Mogło obić się wam o uszy, że rozładowywanie baterii do zera wydłuża jej działanie. W przypadku nowoczesnych urządzeń nie jest to prawda. Akumulator trzeba całkowicie rozładować, gdy telefon wyłącza się przy 20%. Pomoże to ponownie skalibrować czujniki baterii i potencjalnie poprawi jej działanie. Niektóre smartfony z segmentu premium są wyposażone w trójosiowy żyroskop, wykorzystujący tę samą siłę, która sprawia, że wraz ze zwiększaniem prędkości jazda na rowerze bez użycia rąk jest coraz łatwiejsza. Telefon używa jednocześnie akcelerometru, kompasu i żyroskopu, dzięki czemu zna swoją bezwzględną lokalizację.
Niektóre smartfony mają wbudowane radio, a inne nie, chociaż wszystkie są w stanie odbierać sygnał radiowy. Powodem jest prawdopodobnie to, że ludzie słuchają radia już chyba tylko w samochodzie, w innych miejscach bardzo sporadycznie, a i tak używamy do tego głównie internetu. Istnieją aplikacje na smartfony, które mierzą temperaturę za pomocą wbudowanego termometru. Dają one całkiem dobre wyniki, ale nie planujcie weekendowego wyjazdu na narty, tylko na podstawie tych danych. Sprawdźcie wcześniej prognozę pogody online, bo na wasze urządzenie mogą oddziaływać źródła ciepła i pobliskie pola elektromagnetyczne. Obecnie prawie wszystkie smartfony mają czujnik światła. Automatycznie dostosowują jasność ekranu do aktualnego oświetlenia. Jednak gdy wieczorem leżycie w łóżku przy zgaszonym świetle i postanowicie jeszcze przez chwilę poczytać coś w internecie przed snem, to zdecydowanie zły pomysł. Zmniejszenie jasności ekranu do minimum w całkowitej ciemności tak naprawdę na niewiele się zdaje. Nadal jest to bardzo jaskrawy punkt na znacznie ciemniejszym tle. Czytnik linii papilarnych, w który wyposażony jest obecnie większość smartfonów, wykorzystuje kondensator. Widzi on elektromagnetyczny obraz przyłożonego do niego palca przy pomocy różnych odpowiedzi z wypukłości i zagłębień w skórze. Niektórzy producenci smartfonów próbowali stosować ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych wbudowane w ekran, ale zdaje się, że nie działają one płynnie z folią ochronną. Kamera i mikrofon telefonu to również czujniki, na dodatek wykorzystywane przez setki aplikacji. Używając aparatu jako czujnika optycznego, smartfona można zmienić w mysz komputerową na Bluetooth. Mikrofon można wykorzystać do pomiaru poziomu dźwięku, a smartfon może nawet stać się oscylografem przekształcającym otaczające dźwięki w formę graficzną. Ta funkcja jest używana przez aplikacje, które rozpoznają muzykę w sytuacjach w stylu "O rany, kto to śpiewa?". Strojenie gitary lub innego instrumentu strunowego jest znacznie prostsze, gdy jako kamertonu używa się smartfona. Niektóre zaawansowane modele mają wbudowany barometr, ale musicie być podłączeni do internetu, ponieważ gromadzi on lokalne dane pogodowe, by uzyskać bazową wartość ciśnienia atmosferycznego. No i bądźmy szczerzy, obecnie i tak mało kto używa barometru do prognozowania pogody, głównie korzystamy ze źródeł internetowych. Wasz smartfon zawiera więcej złota niż ruda złota. 41 smartfonów mieści w sobie 1 gram złota, a do uzyskania takiej ilości potrzeba około 900 kg rudy. Fablety wymusiły nawet zmianę rozmiaru kieszeni w spodniach. Niektórzy producenci powiększyli te elementy odzieży, by mieściły się w nich większe urządzenia. Spróbujcie wcisnąć coś takiego do ciasnej kieszeni. Chodząc ze smartfonem i nie zauważając otaczającej rzeczywistości, stajecie się smartfonowymi zombie, czyli smombi. W niemieckim Augsburgu zainstalowano nawet w chodnikach dodatkowe światła, by smombi zatrzymywali się na przejściu. Ekran dotykowy to funkcja, którą wszyscy uwielbiamy, ale takie przydatne rozwiązania działają czasem również w drugą stronę. Współzałożyciel firmy Apple, Steve Wozniak, był pierwszym szczęśliwym posiadaczem numeru 888-888-888, ale potem zaczął dostawać setki omyłkowych połączeń dziennie, głównie od dzieci bawiących się ekranami dotykowymi. Podobny problem mają czasem osoby, których imiona lub nazwiska zaczynają się na literę A. Ekran dotykowy reaguje wyłącznie na kontakt ze skórą, ale przecież nie tylko ludzie mają skórę. Zwierzaki też uwielbiają grać w specjalne gry na smartfonach i tabletach. Niektóre aplikacje chwalą się nawet tym, że potrafią przełożyć miauczenie i szczekanie naszych pupili na ludzką mowę. Chociaż ja akurat nie ufałbym w pełni takim tłumaczeniom. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.